Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Magnus Carlsen znowu na tapecie partia z Wesleyem So. Myślę, że ta partia, jak wiele innych, jest ciekawa z racji tego, że Magnus Carlsen gra tutaj kolorem czarnym i wybiera pozycję symetryczną. No cóż, nie będę za dużo mówił, przejdźmy do rzeczy, i w trakcie partii będziemy sobie opowiadać, co i jak. Tutaj białe rozpoczęły ruchem E4. Magnus Carlsen odpowiedział mało ambitnie mówiąc w cudzysłowie, w cudzysłowie E5 nie, oczywiście to nie jest mało ambitnie ja mam na myśli, jakbyśmy grali na przykład ostre debiuty, to byłoby tak powiedzmy o, ambitnie gra w szachy, prawda? Nie, nie, to jest taka taktyka. Tutaj panowie grają 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Przypominam, w Polinagru tego turnieju jest 220 tysięcy dolarów, ogromnie dużo pieniążków, lecimy dalej, moi drodzy, rozgadałem się skoczek F3, skoczek C6, goniec na C4, goniec C5 Właśnie miałem na myśli, że partia włoska tutaj nam powstaje, często grywana. I C3 e, przez białe zostało zagrane, skoczek E6. Moi drodzy, białe zagrały teraz D3, czyli partię włoską, taką powiedziałbym nowoczesną. E, bardzo e, popularny debiut, ale musimy się zawsze liczyć z tymi, jak gramy e, czarnymi, że będą nam grać D4. Ale. Wydaje mi się, że na takim poziomie, jakim tutaj arcymistrzowie reprezentują, i nawet na poziomie takim powiedzmy, no teraz ciężko mi powiedzieć, jaki jest przedział rankingowy, ale powiedzmy 2,400, 2,300, 2,400 i wyżej, dajmy na to, czy nawet 2,200, no to myślę, że partia włoska po D4, współczesna, znaczy w dzisiejszych czasach grana poprzez ruch D4 w tym momencie, chyba nie jest najlepszym wyborem, bo czarne po prostu biorą piona albo grają szybko D5, dostają dobrą później pozycję, więc przypuszczam dlatego grają też D3, to jest takie moje tylko gdybanie dajcie znać, jeżeli macie inne zdanie moi drodzy, D6, normalna sprawa, skoczek z B na D2 nie trzeba robić teraz też ruszady, ten skoczek może się przerzucić z F1 na G3, na E3, są to plany z partii hiszpańskiej, warto znać dużo debiutów, znaczy nie, niekoniecznie dużo debiutów, warto analizować partie z różnych debiutów, żeby się orientować w pewnych ideach i tu jest myślę Klucz do podwyższania naszego poziomu gry, aby analizować partie z różnych debiutów, nawet których nie gramy. Powtarzają się idee, po, idee powtarzają się plany. To jest, myślę, istotne w treningu szachowym. Moi drodzy, po skoczku na D2, Roszada i H3. Ja na partii włoskiej się nie znam, nie grywam, nie praktykuję, ale wydaje mi się, że czarne nie mają problemów z rozwojem w tym debiucie, patrząc po tej partii. Tutaj Magnus Carlsen zagrał A3, przepraszam, A6, no pff, z prostym planem, W gońce zawsze chowamy, widziałem już partię, a jakieś tam B5 można zagrać, to myślę, że... Dla nas jest to ruch już zrozumiały. Goniec na B3. E, no właśnie, a dlaczego na przykład goniec na B3 poruszył się i teraz widzimy sens tego posunięcia po raz kolejny, bo grozi zagranie skoczek na A5 i ten goniec nie będzie w stanie tutaj uciec na B5 przez A4 i przez, przez C2. To też jest motyw z Hiszpanki, więc tutaj A6 ma też drugie dno, że tak powiem, bo chcemy tego gońca sprzątnąć. E, no a jeżeli było, nie byłoby A6, to goniec zawsze ucieka tendy, pamiętajmy. Więc tutaj goniec B3 czujnie i goniec na E6. Yy, normalna sprawa. Tutaj po wybiciu moi drodzy w ogóle się czarne nie boją, czarne się nawet bardzo cieszą. Otwiera się linia, zdwojene pionki. Nie szkodzi, nawet lepiej, bo złączone trzy razem pionki. Nawet 4 bym powiedział w ten sposób to jest siła w centrum, niż słabość. Więc nie bójmy się tak grać gońcem na E6, jeżeli gramy włoskie schematy. Moi drodzy, w tym momencie goniec poruszył się na C2, ale ktoś powie dlaczego tutaj przecież ten goniec strzela w swoje piony. Dziwnie to wygląda bardzo dziwnie taki big pion można powiedzieć. Ale to są takie plany, że tutaj planujemy czasem zagrać. Plany planujemy, planujemy zagrać czasem D4. Poza tym, koniec mocno trzyma centrum. Tutaj się nie trzeba, chyba białymi śpieszyć. Czarne zagrywają, powiem tak, po mojemu. Ja bym tak grał, no bo gorąca trochę krew, szachowa powiedzmy. Ciężko stać w miejscu. To jest bardzo trudna sztuka, żeby wyczekiwać na dobre posunięcia. I tutaj Magnus gra D5, ale to jest bardzo normalny, trzeźwy ruch, że tak powiem, gramy pionkiem do centrum, gdy mamy wszystkie figury rozwinięte i zrobioną roszadę, gramy pionkiem do centrum, tak po prostu trzeba grać aktywnie skoczek G5, sprytny ruch, teraz ta wymiana już nie jest korzystna dla czarnych, bo wybi wybiłby to potencjalnie skoczek, więc no nie chcemy tego, a poza tym mamy piona już wysuniętego, a więc goniec wraca na C8 i ktoś powie, ale zaraz, przecież goniec wraca na swoją pozycję bez sensu jakby z sensu to odsyłam do analiz partii klasycznych, moi drodzy, ten goniec też gra mimo wszystko, a nie chcemy stracić go tutaj, nie chcemy wymiany za skoczka, a ktoś mi powie, co ten skoczek tutaj dobrego robi. Ktoś powie, a atakujemy go tutaj, atakujemy króla na H7, zaraz, zaraz coś tam będzie. Nie ma, że coś tam będzie, mój drodzy, konkrety się liczą, ten skoczek tu nie stoi dobrze i nie Atakuje tak jak należy, znaczy nie, nie ma żadnych gruźb, tutaj poszło bicie na D5, widzimy ten skoczek, tutaj placówkę na E4 będzie mógł mieć dobro, więc to bicie następuje No i Hetman No i dlaczego nie, Hetman jest jak najbardziej w porządku Myślę, że skoczek na D5 jakby zbił, no to No okej, okay. skoczkiem pewnie też można, nic się Złego nie dzieje, ale tutaj już jakieś słabości na h się pojawiają faktycznie, ale myślę, że nie będziemy tego aż tak mocno tutaj kminić, że tak powiem, po młodzieżowemu, chociaż też uważam się za jeszcze młodzieniaszka, jakby nie było. Hetman D5 i Roszada. <laughs> ok, jest Roszada i Magnus zagrywa gońcem, poprawia gońca na F5. W tym momencie skoczek z D zagrał na E4. Dlaczego skoczek drugi nie poszedł? Myślę, że większej różnicy nie ma, aczkolwiek tak miło zawsze tego gońca tutaj otworzyć. Goniec zagrał na 7 Moi drodzy, to jest ważne posunięcie. Tutaj nie da się tak fajnie wzorowo wyjść figurami. Znaczy, udało się oczywiście to w tym momencie. To jest wzorowe wyprowadzenie figur czarnymi, ale goniec wraca na E7. No i dlaczego? No nie chcemy przede wszystkim stracić, a bronimy w skoczka na E6. Więc mówię, gońce, które się wycofywują, wycofywują, wycofają się, goń <laughs> e, język polski, trudny język. E, no to e, jak tu wycofamy gońca, to ten goniec wspomaga i zawsze troszeczkę tego skoczka ogranicza. Tak, e, patrząc. E... Nie ja wiem optycznie na tę pozycję. Hetman zagrał na f 6 Moi drodzy, Hetman na D7. Dlaczego? Na D7, Hetman. Dlaczego te figury w ogóle się zaczynają cofać? No, prosta rzecz. Tu atakujemy gońca, więc zagrywa Hetman i broni. Ale jak koniec była przed, ale katastrofa by, moi drodzy, była. Strzał, strzał i po Hetmanie. To są takie typowe taktyczki w grze początkujących zawodników. Więc trzeba zwracać na to uwagę, dostrzegać. Wtedy jesteśmy lepsi. Jak to się łatwo oczywiście mówi. Grajmy, grajmy, trenujmy. B4 zostało zagrane i wieża z a na d8. Proste zagranie. Ciężka bateria tutaj uderza na d3. Znaczy nie można zbić oczywiście, ale to jest zawsze wyprowadzenie aktywnie figury. Wieża zagrywa na d1 w tym momencie. No moi drodzy, niestety jeden ruch to jest błąd. To jest błąd, ale aż niewyobrażalne dlaczego to jest błąd i o co tutaj chodzi? <laughs> Przede wszystkim Powiedzmy sobie szybko, jak białe mogłyby zagrać, żeby zagrać lepiej. Należałoby wybić tu na e 6 i po wybiciu gońcem, oczywiście nie pionkiem, żeby nie psuć struktury u króla, żeby nie psuć sobie roszady. Skoczek zagrałby na E4 najlepsze pole dla skoczka i goniec musiałby wrócić cały czas tutaj trzymając optycznie tego skoczka w ryzach. No i taka pozycja jest w miarę równa, dlatego też czarne powinny się z tej pozycji cieszyć, ale białe też nie powinny narzekać w danym momencie. No ale w tym momencie właśnie nastąpiła wieża 1. Dlaczego ten ruch jest słaby, moi drodzy? Ajajaj, aj, aj. ciężko to stwierdzić tak naprawdę w pierwszym momencie. Yy, I już pokazujemy sobie skoczek absolutnie nie bije, zagrywa sobie do centrum. No właśnie. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim męczymy słabego pionka na c3. To jest jedna rzecz. Tutaj czasem występują takie opcje jak bicie, osłabienie tutaj obrońcy i właśnie zbicie na C3. Czasem tutaj chcemy wybić, czasem gramy na H6 i ten skoczek nie ma generalnie ucieczki. Byłoby chyba przykro. Więc jak tutaj reagują w tym momencie białe? No, białe grają dosyć żywiołowo i grają D4. Może dzięki temu Hetman obroni pionka, dzięki temu Goniec trochę wspomoże skoczka, ale to też nie jest wszystko takie łatwe. Jak gra Magnus Carlsen. Ta pozycja w ogóle y, dla czarnych jest bardzo bardzo przyjemna i bezpieczna. Tutaj goniec spokojnie zagrywa na g6. Hetman już nie ma obowiązki obrony. Poza tym zobaczcie, że ten goniec, no tutaj uderzał na F5 tak pośrednio. Jakiś skoczek F6 groziło z szachem i wzięcie na F5. Dlatego też goniec wraca na G6. Dostrzegamy niebezpieczeństwa ze strony przeciwnika. No i teraz białe zagrały y, strzałem tutaj, zbiły na E5. No to skoczek wybił stępem, atakując Hetmana. więc widać y, tak na pierwszy rzut oka, że czarnych pozycja jest bardzo przyjemna, dlatego że to skoczki troszkę nieskoordynowane, te stoją zdecydowanie lepiej. Tu jeszcze jest problem. Problem z tym związaniem, trzeba na to uważać, ale ten pionek wysunięty, który nic nie dał, tak naprawdę, jeszcze y, pokazał, że tutaj fajne miejsce dla skoczka się pojawiło. Hetman zagrał na G3 z atakiem, no i moi drodzy, skoczek C4. Wszystko się ładnie układa dla czarnych. Y, jest dosyć bezpiecznie, nie ma jak tego skoczka podważyć na tym związaniu, ale zawsze mamy C6. Zostało zagrane H4, no właśnie, H4 zostało zagrane, i teraz niby ten pionek tutaj idzie do ataku. Tylko nic tutaj niestety nie robi. Nie wiem, Wesley Sarzy nie zdało sobie może z tego sprawy albo tak zagrał intuicyjnie. Ciężko powiedzieć, co w tej sytuacji grać. Hetman na C6 zostało zagrane, wieża na D4. Moi drodzy, ogromny błąd, ogromny błąd. Tutaj cały czas. Czarne mają lepszą pozycję, ale należało przede wszystkim już zejść wieżą na 1. Tutaj wieża mogłaby zagrać na 8 i czarne po prostu grają dalej spokojnie, figurami. Nic im tutaj się nie dzieje. A wieża D4 w sumie nie wiem po co. No i teraz, moi drodzy, następuje taktyka. Taktyka, z którą Was na chwilę zostawiam. Proszę, poszukajcie taktyki ze strony czarnych. Czarne zaczynają i zdobywają nieco materiału tutaj w tym momencie. Kto znalazł? Bardzo fajnie, gratulacje. Myślę, że nie jest to aż takie trudne, jak troszkę policzymy. I tutaj nastąpiło: skoczek bije na B4. Zauważcie, że jak na przykład teraz wieża by zbiła skoczka, my odbijamy tutaj pionek, odbija i Hetman na końcu zbija na przykład gońca. Więc jedynym słusznym wyborem wydawałoby się bicie na D8. Jeszcze zobaczcie, że nie można tutaj wybić, bo oczywiście wieża leci, więc wieża bije na D8 i skoczek zbija na C2. No, jakie to ciekawe. I teraz wieża bije na f8. Dwie wieże sprzątnięte. I w tym momencie jest jakość mniej u czarnych. Ale jest atak bezpośredni tutaj na wieżę. I zauważcie: dwie figury atakują skoczka. No, wieża zagrała na b1. Goniec zbił na e4. Skoczek na e4. Hetman e4. I partia się z nagle skończyła, moi drodzy. Tutaj białe się poddały. Na tak wysokim poziomie jest to normalna sprawa, i myślę, że e, trzeba tak się zachowywać, jeżeli e, widzimy przegraną, bo to jest totalnie przegrana dla, e, dla białych. Dlaczego? E, czarne mają bezpiecznego króla. Grozi jakiś wjazd tutaj Hetmanem. Jeżeli bierze, na przykład, by próbowała tego pionka sprzątnąć w którymś momencie, no to tego gońca można zdejmować. Ja pokażę przykład, jak można było mniej więcej to rozegrać. Jeszcze tu się wszystko generalnie też broni, zauważcie. I teraz tak. Oczywiście, Hetmanem tutaj nie można zbić na C7, bo. Jest szach, król H2, i tam goniec D6 z, z wzięciem Hetmana. A więc tutaj na przykład F3 mogłoby nastąpić, a no to Hetmanem na D3 można zagrać cały czas, planując na przykład da, dając szacha. I mieć na uwadze związanie tutaj wieży. I teraz na przykład, jakby goniec zagrał na F4, to mamy bardzo fajne zagranie. Skoczek D4 z atakiem na wieżę i z atakiem na widełki kończące totalnie partię. Więc na przykład w tym momencie, jakby wieża wybiła na B7, tutaj skoczek na przykład D6, to są może jeszcze takie dosyć trudne posunięcia, no i wieża B8 i tutaj gramy e, szacha król H7 i wybijamy na C1 zobaczcie, trzy figury lekkie e, trzy figury lekkie za wieżę, więc totalnie wygrana, e, Hetman na przykład zagrałby na E5, myślę, że prostym zagraniem byłoby Hetman E3 z opcją wymiany, nie ma innej o, drogi dla białych jak nie wymienić, ta pozycja no, jest totalnie przegrana, oczywiście kwestia tylko jeszcze techniczna e, techniczna zawodnika Mój drodzy, pozycja końcowa no cóż, 25 ruchów czarnymi na takim poziomie miniaturka. Dzięki serdeczne za, za uwagę i piszcie w komentarzach, czy coś ta analiza Wam pomogła, coś Wam dała. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.